A my w tej sytuacji nie możemy nie reagować na... W dzisiejszej sytuacji nie możemy nie reagować na to, co się dzieje. Nie dość, że na Ukrainie toczy się konflikt zbrojny, to w pobliżu granicy z Białorusią odbywają się ćwiczenia na dużą skalę, największe od czasów zimnej wojny, o ile deklarują m.in. przedstawiciele NATO. Szef państwa odwiedził naszych żołnierzy, sprawdził ich zdolności bojowe, możliwości i morale, co jest ważnym elementem w tej sprawie. Ciekawe pana zdanie odnośnie korytarza Suwałkowskiego i koncentracji w nim dość dużego zgrupowania wojsk NATO, przy czym coraz częściej chodzi o to, że rzekomo to my planujemy ich atakować i problem polega na czym? Tam, gdzie koncentruje się duża liczba żołnierzy, zdajemy sobie sprawę, że casus belli jest dość specyficzną sprawą i nie jest trudno dokonać jakiejś prowokacji z ich strony. Widzieliśmy już wielokrotnie, jak rozpoczynają się wojny na kontynencie europejskim z przebranymi żołnierzami itd. Pana zdaniem, jak ważne jest w tym momencie, między innymi, niwelowanie tych zagrożeń na naszej granicy w szczególnym regionie? Militaryzacja regionu przygranicznego ma miejsce nie od roku czy dwóch, ale od znacznie dłuższego czasu. I widzimy, że wszystkie sąsiednie państwa, które są członkami bloku NATO, prowadzą te działania. Oczywiście uwaga skupia się na Polsce. Istnieją poważne plany przezbrojenia polskich sił zbrojnych, a nowe jednostki wojskowe zaczęły bazować właśnie w regionie przygranicznym. Ale prawdziwe działania wymagają praktycznego szkolenia, praktycznej spójności, a te ćwiczenia, które NATO prowadzi na dużym terytorium z poważnym zaangażowaniem sił z różnych krajów, powinny być postrzegane jako jasny sygnał, że się przygotowują. Przygotowują się m.in. do konfrontacji zbrojnej z nami. Dlatego naturalne jest, że doprowadzi to do działań odwetowych z naszej strony z udziałem zarówno Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, jak i Zjednoczonego Ugrupowania Wojsk Państwa Związkowego. Rosyjskie siły zbrojne również podejmują zarówno działania organizacyjne, jak i praktyczne. Ich obawa o korytarz suwałkowski jest zrozumiała. Wystarczy spojrzeć na mapę. A podczas wizyty głowy państwa w rejonie ośmiańskim zabrzmiało, że jest tam 47 km, prawda? A jeśli weźmiemy linię graniczną, to jest to około 90 km. Oczywiście świadomie podejmują działania mające na celu odizolowanie obwodu kaliningradzkiego, zamknięcie punktów kontrolnych zarówno z Polską, jak i z Republiką Litewską. Niedawno usłyszeliśmy, że Litwa jest gotowa i bada kwestię zamknięcia kolejnego przejścia granicznego. To znaczy, biorąc pod uwagę pokrewieństwa i inne więzi, które mamy z tą samą Litwą, będzie to upadek na granicy, co jest oczywiste dla wszystkich. Dlatego poważnie podnoszą tę sytuację własnymi działaniami. Ale oczywiście siły zbrojne Republiki Białoruś nie zamierzają nikogo atakować. I wyraźnie na szczeblu politycznym z ust głowy państwa zabrzmiało, że nie zamierzamy rozwiązywać za pomocą środków zbrojnych żadnych problemów politycznych, humanitarnych i innych, ale jeśli ktokolwiek interweniuje, to odpowiednio wydano wyraźne polecenie, aby wszyscy i wszystko, co przekroczy granicę, zostało natychmiast zniszczone. I wyraźnie zabrzmiało, że musimy pokazać naszą siłę. Dlatego, jeśli chodzi o obronę naszej suwerenności, niepodległości, naszej integralności terytorialnej, użyjemy wszystkich dostępnych środków bez ostrzeżenia i bez żadnych działań przygotowawczych. Rozkaz został wyraźnie wydany przez naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zostanie on spełniony. Myślę, że wszyscy, kogo to dotyczy, to wszystko usłyszeli, jak również i bardzo ważne oświadczenie, że nasze siły i środki są w gotowości, że dostaniecie nową twierdzę brzeską, jeśli tylko spróbujecie tu wkroczyć. Rzeczywiście widzimy poziom poparcia dla kursu państwowego prowadzonego przez Republikę Białoruś, kierownictwo kraju. Było to bardzo wyraźnie widoczne w trakcie kampanii wyborczej i widzimy nastroje ludzi. A to, że w rejonie ośmiańskim uczestniczyli ludzie, którzy zostali powołani na obozy szkoleniowe, a nawet ich działania, które widzieliśmy w kanałach telewizyjnych, mówią o tym, że nasi ludzie są gotowi bronić i chronić swoją Republikę Białoruś.